Witam pięknie, moje łachudry! Dzisiaj witam w kolejnym odcinku przygód piłatów z Kałaibów. Wraz z Blurkiem będziemy dzisiaj kupowali papugę oraz szukali kolejnych przygód. Będzie się działo. Subskrybujcie kanał, by być na bieżąco, by was kolejne filmy nie ominęły. I zostawiajcie łapki w górę, jeśli chcielibyście więcej tych przygód naszego piłackiego, kałaibskiego klimacie. Ej kurde, ja tą papugę biorę. Ja chcę papugę. Chcę być prawdziwym piratem z papugą. Przejdź mi ofertę Ernesta. Nazwijmy to na tym, jak kupujemy papugę, pijemy alkohol i pływamy po wodzie. Ej, to jest zajebiste. Ej, jak kupimy papugę, to trzeba będzie rzeczywiście się tutaj, to jakoś to trzeba będzie upić. A nie da się jej nazwać, żeby on się nazywał Da się właśnie. Bruchem. Ej, bierzemy Arę, nie? Klasyczną Arę. Bo tu jeszcze jest jakaś kakadu ładna. Mi się szara podoba. Szara? Tą papuszkę? A nie Arę? Ara jest klasyczną piracką stary papugą. Ty, a nie lepiej, żebyś wziął kluchę? Że psa kluchę? Psa kluchę? Od razu radni. Można by było. No to jest... No kurde, papuga czy piesek pierwszy? Nie no, okej, to z kluchą niech się jeszcze widzowie nasi piraccy poczekają i niech się jeszcze tutaj... niech będą cierpliwi. Papugę, Arę wezmę w pierwszej kolejności, żeby ten klasycyzm jednak był zachowany. Kupuję Arę. To jest pierwszy element. Skąd ja mam te 2000 monet? Za 8 dych to jest łącznie. A to miałeś od razu? Nie, ja to miałem z tych wcześniejszych gier. No musiałem to kupić. Hmm. A mam papugę, no i co tam z nią teraz? Mogę skąd ją wziąć? Jest klatka na tym, na statku. Myślisz, że ona będzie w klatce? I można ją też nazwać, tą papugę. Czekaj, jeszcze sprawdzę. Papugi, Ary. Możesz nazywać tę papugę ślicznotką. Aha, to chyba się nie da nazwać. Ale jej duma jest wielka, a jej dziób piekielnie ostry. No i ją wziąłem. Ty jak byś nazwał zwierzę adekwatnie do kluchy? Ziemniaczki? Nie wiem. Klucha? I co może być jeszcze? To jest mój pies klucha, a to śląska. Ej, mam papugę. Gdzie jest? Wybrałem ją. I co, jest ze mną? O, jest ze mną, zobacz. Gdzie? Widzisz ją normalnie na ręce? No ja mam na ręce, a ty nie? No nie, widzę. Tylko myślę, że ty jej możesz nie widzieć. O, mogę ją głaskać, zobacz. Fajna. Zajebista. Papuszko, będziemy startowali na bitkę z piratami. Ale ona śmiesznie głową kręci, stary. Zajebista jest. Nie, ale daleko stoimy. No daleko. Bam. Lol, pod wodę ze mną zeszła ta papuga. Ona pływa pod wodą? Autentycznie. Dalej ją mam. A co ja nie mogę jakoś jej cała mogę z nią zrobić? Odłożyć do klatki chyba to. Właśnie jest... stary nie wiem, mam ją cały czas na ręce, nie wiem jak ją mam oddać. Tu jest klateczka. O, a ona tak po prostu sobie siedzi. Podnieś. Dało się tam? A może ją też podnieść? Zobacz, podnieś ją. Tak, też ją masz, to... proszę bardzo. Siema. Mordeczku. A pokaż się tutaj do światła, bo cię zobaczycie. Dokładnie, jest ciemno. Zamknąłeś ją w klatce! Ej! Co? Oddała ci? Mordo, myślałem... Zabiłem twoją papugę! Ja pierdykam. Nie, w klatce się nie da zabić, na szczęście. Remi, kocham zwierzęta. Ej, da się wziąć? Weź ją tutaj, bo do światełka chciałem wziąć, żeby cię w światełkę zobaczył, bo to jest fajny screen. Ej, sorry. Jezu, myślałem, że coś będziesz do niej chcesz z armaty strzelać. Ale ty masz tak śmieszny kino, ale jeszcze ta papuga tak do ciebie pasuje. Ona z tobą tańczy normalnie. Zajebista. Mogę cię wziąć? Na patelnię. Nie, nie mogę się. Ej, jak ją usmażysz, to cię zabije, nie? Da się? Ara, postaw. Czekaj. Da się? Nie da się. A, dobra, usmażę. Ja pierdzielę, potrawka z papugi, nie? Ale byłoby to śmieszne, gdyby tak zrobić. A da się do tego, do więzienia dać? Nie da się. Szkoda. No dobra, do klatki się wsadzi. Zatrzaśnij, nie? Odstaw. Nie, tak nie. O, jest, no, dobra. No dobra. Mam kontrakt stary na te, na jakąś bitkę, ale moglibyśmy do tego światła następnym razem popłynąć, żebyśmy innych graczy spotkali. Dobra, to ja z dunia.
A, stary, myśmy jeszcze mieli drugą skrzynię wyłowić. Dlatego jest napisane, że mamy jeszcze... o fuck, szybko, szybko, da, opuść. Aaaa! Ty, da się wskoczyć na to koło, jak się... Ale fart. No, fart. Ej, da się wskoczyć na koło od... Jezu, od kotwicy. A rzeczywiście, kręcę to. Ja się kręcę. Daję listę. Ty, musimy wypić wódeczkę i się na tym postawić. Trzeba. Oj, trzeba. Oj, skała. Au, au. O nie, trzeba być naprawiać. O Boże, na pewno trzeba być naprawiać. Standardowy, tak już idę po deskę. No, nie, git, jest... nie, git, nie ma nic. Serio? Aż dziwne. No dobra, papuszka jest na pokładzie, wszyscy są. Mamy jeszcze jeden kontrakt stary aktywny. Drugiej wyspy jeszcze nie sprawdziliśmy, kurde. No tak, jest normalnie. Taka jakby... cyckowata taka, nie, taka śmieszna ta wyspa. Oh boy, gdzie ona może być? A nie jesteśmy w stanie anulować aktualnego kontraktu? Jesteśmy. O, to dawaj. Na F. Dobra, anulowaliśmy to zadanie. Co się dzieje? Co ma się dziać? Co się... muzyka jest? Jakaś porąbana? Blurek, coś się dzieje. Kraken! Nie, to nie kraken! Co to jest? Krokodyl! Co ty pieprzysz? Jaki krokodyl? Ładuj armatę. Gdzie on jest? Uciekaj od niego, nie o damy rady. O Boże, widzę. Ja pierdziele! Ej, stary, mamy przesrane. Podpływa. Gdzie on jest? Ej, naszą za nami, łódkę... Za nami. Będzie z lewej, lewa burta. On tą łódkę naszą wciągnie na jednego strzała, nie? Ja pierdykam. Słyszałeś tę muzę? No ta muza cały czas właśnie jest, dlatego się tak zestrałem, dlatego się tak przestraszyłem. Idę na gniazdo do góry. Dobra, mów mi gdzie on jest, bo te fale są tak zesrane, że nic nie... O! Płynie! Stary! Płynie! Ja pierdykam! Gdzie? Of mordę. Na dziobie. To jest to samo, co wtedy nas zabiło. Tak. Idę na dół. Dobrze, skarby sprzedaliśmy. Nie łap go na harpun! Właśnie... Chcemy od niego odpłynąć, a nie przypłynąć. Ty, a może on nas poprowadzi, gdyż go złapiemy. Dobra, łapiemy go jednak harpun. Niech on zdaje. Ja piermendone. No stary, nie potrafię go z tej armaty trafić, nie? Kompletnie. Bo on jest szybki. Może on go nie interesuje taką małą łódkę jakąś. Nie wiem. Na co płyniemy? Nie płyniemy na coś? Nie płyniemy na nic, dobra. Nie pójdę na pewno do tego potwora. Znowu jest z lewej, lewa burta. Widzę. Ja pierdykam! Blurek! Czeram z harpuna! Dup, trafiłem go, dobra. Ale go pewnie... Nie! Wypadłem! Stary, szybko! Szybko, weź kotwicę! Opuściłem. On mnie zje, na pewno zje. Ja pierdykam! Już płynę. Ziom, jak go zabijemy, to szaboba. Idzie. Gdzie on jest? Dobra, widzę, że tam płynie. Mam mało kul. Do łódki wejść. Przypominam, że mam mało kul. Musimy w niego strzelać, jak on pod nie podpływał. Owoce. Ja pierdykam. Nie widzę go nigdzie jeszcze. Płynie. Lewo, lewa strona łódki. Dobra, już wchodzę. Mi się wydaje, że strategicznie to jest, jak on będzie podpływał, bo on odpływa od boku. Dobra. Pistoletu. Okej, to co, stoimy na tej kotwicy i go robimy? Czekaj. O, też z pistoletu go trafiłem. Robimy go, stary, no co mamy? Damy radę. Czwórkę nie daliśmy, w drugie damy. Dobra, leci. Teraz. Strzelaj. Dobra, mordę znów nie wyrzuciło. Mnie też. Dykam. Ale to jest przesrane. Jesus. Krysto. Mamy tonę wody na pan. Okej, idę tam to sprawdzić. O, w mordę kopany, rzeczywiście. Naprawiam. Ty go tam atakuj, ja naprawiam. Będziemy się tak zamieniać, bo inaczej nie damy rady. Dobra. Odjął armatę. Ja pierdolę. Co to są za jaja? A strzeliłeś w niego, jak on podpłynął? Tak, strzeliłem dwa razy z armaty do niego i dwa razy też z pistoletu. Jedzenie, brak mi jedzenia. Gdzie jest jedzenie? Jest chyba gdzieś. Ej, tutaj w tych beczkach. No, dobra, mamy tylko 4 banany, jeżeli jest się to Ej, szybko, stary, wody jeszcze z pizdu. Zmienił tam się 4 banany i rekin. Ja pierdykam.
Leci, 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 leci. Kuźwa. Dobra, wywaliłem całą wodę. Leci. O w mordę. O w mordę. Ale też jak my dostaliśmy, stary. Dobra, łatam. To powoli, powoli, do celu. Dobra, wylewa się woda gdzieś. Ale już to naprawiam znów. Od razu ładuj armaty, jak widzisz, że pływa, nie? Bo jak będą armaty gotowe, to możemy go nawalać, tak, gdy... Tak. Kula armatnia, rozładuj, użyj, dobra. Jest pistolet. Weź sobie amunicję do pistoletu. Mam jedną jeszcze. Czekaj. No, weź sobie, póki nie atakuje. Gdzie on dostał. Jest? Gdzie? O, tam, dobra. A, ode mnie też dostał. Ej, już jest wolniejszy, nie masz wrażenia? No, chyba tak. Ładuj go znów. Ja postaram się go z harpunu tam troszeczkę dupnąć. Nie, mam mało kul, mi szkoda ładować, bo jest daleko, żeby go nie trafić. Dobra. Może w snajperkę wejść. A bo ty wiem co, ten większy karabin. To w sensie. Ja mam, ten snajperkę mam. To ja biorę snajperkę. Bo nie miałem snajperki. O kuźwa, leci. O stary, nie naładowałeś! O fuck, dobra, ale uderzyłem go. Ja też strzeliłem. Nie za dużo mi się stało. Dobra, wezmę jakiś specjalny granat zapalający. Ja łatam. Dobra, ja się muszę wyleczyć. Bo zapalający, bro. Sery, podpalimy tą rybę. Bo wędkę weź! A to by było dobre. Złowimy. Gdzie on jest? Dobra. Z zapalającego będę do niego bił. A muszę na pewno trafić, bo jak nie trafię tego gnoja teraz, to będzie jakiś dramat. Dobra, płynie. Z prawej burty. Dobra. Stary, nie trafiłem go z tego! Wypadłem. Uderzyłem w niego, a nie trafiłem w niego. O fuck, nie mam jedzenia. Nie mam jedzenia. Masz jedzenie? Nie mamy jedzenia? Ej, jak on płynie, to trzeba strzelić szybko pod pokład. Ja pierdykam. Ale dramat. Nie jest tak źle. Stare deski nam się kończą, jedzenia nie mamy. Beczki z żywnością, pusto. Beczka z żywnością, tu jeszcze są banany. Dobra, są jeszcze 3 banany, stary, możesz je wziąć. Nie, spoko, jeszcze mam chyba jeden. Nie ma. Nie wiem, czy my damy radę. Ile trzeba w niego władować, kurde? Nie wiem, ale mam wrażenie, że ładujemy w niego non-stop, nie? Kuźwa, leci. O, w mordę kopany. To za gnój. Połataj, ja tutaj teraz jeszcze lecę z nim. Dobra, trafiony znów. Ja pierdykam, no. Gdzie jest ten gnój? No ile w niego tak mamy napieprzać? Ja myślałem, że to się w końcu gówno da zabić prędzej czy później. Mam jedną deskę. Ojej, ja pierdykam, ja mam zero. Sprawdź jeszcze, bo to jeszcze jest taka skrzynia z deskami, nie? Skrzynia z deskami. Dobra, dawaj. Ze snajpery go ładuj w tym czasie, jak on nie podpływa. No, racja. No ja tego nie robię. Wiesz, najgorsze jest to, że jak on od frontu albo od tyłu płynie, to my go nie jesteśmy w stanie ubić. Nie wiem, jest. Najgorsze jest to palo, bo nie wiadomo. Z lewej. O, płynie z lewej, dobra. Strzelaj. Dobra, dostał. Ja też dostałem i to bardzo. O, w mordę, przepłynął pode mną. Ale dramat. Dobra, załatany statek. Skrzynia deszki z drewnem. Dobra, mam 15 desek. Luz, stary. Jak on płynie, żeby nie dostać, trzeba pod pokład się chować. Banany. Gdzie mówisz, są banany? W skrzyni. W skrzyni pod pokładem oczywiście. Ej, noc się robi niedobrze. O! Chwyciłem go na harpunie! No, rzeczywiście. Co to oznacza? On teraz będzie... Nie wiem, nas ciągnął? Nie potrafię go z armaty teraz wysyłać. Nie, zrzucił tą armatkę. Kuźwa, za wysoko. Nie, dostał! Chyba. No dobrze. Będzie od tyłu chyba bił. Ej, papuga skrzeczy. No, racja. Ale płynie już bardzo powoli. No, nie podpływam. Nie są zwłoki już jego? Nie, odpalił. Nie, będzie atakował, no. Dalej, tak.
Dostał. To bardzo. Ale my też znów zostaliśmy. Kuźwa, nie mamy desek. I ja pierdolę. Mamy, ja mam deskę. Dobra, to dobrze, już się bałem, że nie. Łata. Stary, ja go czuję, że my go ubijemy, nie? No, czekam aż tutaj dojdzie. Kuźwa. O, fuck. Kudzie. Oż, w mordal mnie wydupiło znów w kosmos. Najgorsze jest to, że jak się na armacie stoi i on leci, to ty dostaniesz tak czy siak w mordę. Dobra, mamy trzy ostatnie deski, jak go teraz nie pokonamy. Ja pierdykam. Ja już nie mam niczego do jedzenia. Ja mam chyba jeszcze, ja mam dwa banany, ale nie wiem jak je wyrzucić. Jak ci je podam tak o, to możesz je wziąć? Ta. Czekaj, F. Dziękuję. Jest. <Da się. śmiech> Dobrze, dostał. Zabity! Dobrze! Tak jest! Ahoj! Stary, by w czterech nie mogliśmy go ubić. No, opanikowaliśmy jak dzicy. Ej, stary, musimy jechać do chaty się ogarnąć, w sensie do naszej przystani. Patrz na naszą łódkę, pod spodem są wszędzie deski, stary. Wszędzie są deski z łatania. Ej, ale ciekawe, czy jest jego truchło gdzieś. Właśnie teraz było coś napisane, że dodano jakąś skrzynię. Tylko nie przeczytałem tego, nie zdążyłem tego przeczytać. Jest jakaś tu skrzynia? Skrzynia próżności? No nie, no wszystkie są takie jak były. A to nie jest tak, że coś tam będzie leżało? Tutaj, popłynę sprawdzić. Nic nie widzę. To jest za głęboko, żeby płynąć pod wodę. Nie. Nic nie ma. Ty, jest coś. Czaisz? Co ty gadasz? Tak, jest coś. Tak, jest. Ej, mamy kotwiczkę postawioną, czy nie? Mamy, możesz do mnie podpłynąć jak chcesz. Albo podpłynąć łódką. O, tu jest 5 czaszek, 6 czaszek. Co ty gadasz? Stary, chodź tu, Płynę. Szafir, 4 czaszki, ja nie wiem co jeszcze. Jezu, ja dobrze, pierdykam, ale mamy skarbów. Ej, ja wezmę łódkę i podpłynę tutaj, no, podpłynę. Harpunem chyba, nie wiem czy da harpunem, spróbujemy, no. Ja pierniczę, stary, jak to zgubimy. Od razu do portu. Stary, przecież to mamy z 50 tysięcy przy sobie teraz. No nie wiem, może nie, czy, może nie 50, ale kilka dobrych koła grubo. Ja pierdykam, ale akcja. Nie wierzę w to, stary. Daj tam tym, w tym głównym pokoju, nie? Na tej półce tam idealnie. Długo go biliśmy, kurde, no strasznie. Nie, harpun nie działa. Kurde, wcale tak blisko nie podpłynę. Znaczy no, trochę bliżej, ale dało się jeszcze bliżej. Szczątka jakaś tam, nie wiem, jakieś specjalne itemy. Nie czuję się, stary, jakbym całą grę oszukał razem z tobą i jakbyśmy naprawdę byli ultra bogaci. Czaszka. Jakieś dziwne odgłosy słyszę, mam nadzieję, że to nie jest oznaka czegoś strasznego. Żeby jakieś rekiny przypadkiem teraz tu nie przypłynęły, bo się obstram, nie? O, rekin! Ja ale wykrakałem. Ale co, mały? Fuck, nie, stary, znaczy taki normalny rekin, ale my teraz... Stary. Trzeba łódką popłynąć tutaj. Trzeba łódką się przybliżyć. Nie wychodź. Żebyśmy tego teraz nie spierdzielili. Stary, mamy 3 czaszki. Nie, 2 czaszki. Jakiś jeden szafir i jeszcze jakieś inne badziewia. Dobra. Dobra, wyszedłem jeszcze po tą wodę, po te rzeczy. Dobra, idę. O Boże, aby mnie nie rekin. No. Ej, mam jakąś wielkie skrzynię śmieszną. Zjadłem kawałek tego Megatrona, czy jak mu tam stanę. Ła, tu stałem! Ja pierdykam, co? Co? Nie wiem, ugryzło mnie coś. Rekin, czyli wrócił. Dobra, trafiłem go. Nie no, musimy go zbić, bo jak on nas zabije, stary, to my jesteśmy w totalnym dupie. Ja jem Megalodona, jem jego brata, stary. Patrz, jak... Ej, chyba go zabiłem, bo jakieś mięso tam leży. Chyba, to jest mięso taki leży. Dowód. A, bierzemy resztę skarbów i wypinkalamy stary do przystani. Ej, ale ty kumasz co musi być za tego, za jakieś krakena? Jak co musi być? Jaka musi być nagroda za krakena? Nie wiem, mam nadzieję, że gigantyczna. Biorę rekin, ale jazda, jo dupia. Ty patrz na naszą armatę na prawej burcie, ona się normalnie kopci, bo ją załadowałem tym amunicją podpalającą. No. Jest w takim opłakanym stanie. No jest, totalnie. No, dosłownie. Siarkowa szkatułka, robienie sobie zdjęcia. No. Zrób mi fotę, czekaj. Zrób mi fotę, ej mordo, zrób mi fotę, pirat, nie? Ej mordo, zrób mi foteczkę, ej mordunio.
z tą lampką, no zapal ją. Zajebiste! Czekaj, jeszcze też wyciągnę, żeby było więcej światła. Czuć, ja mogę uśmiechnąć. Zajebiste. Czujesz, jak taki, wiesz, tata złowił dużego szczupaka. Synu, zrób mi zdjęcie, zrób mi zdjęcie. Dobra, stary, jesteśmy bardzo blisko swojej przystani, no jesteśmy urobieni. Naprzeciwko jest nasza przystań, bardzo blisko. Jezu, ale będę to sprzedawał. Zajebiście. Stary, ta papuga nam przyniosła szczęście. Dosłownie, no. Papuszka nam przyniosła szczęście. Blurku, byliśmy dzielnymi, ale to dzielnymi piratami. No i chodźmy do góry. Weź sobie kufelek i chodź do góry, żeby patrzeć na kurs, bo zaraz się rozpierdzielimy z tym skarbem. No i ty. Ale mam czkawkę. No dobra, pierwsza czaszuszka. Czaszuszka? Tu jest drabineczka, proszę bardzo. Do drabineczki. I z tą czaszuczeszką musimy tam na sprzedawanie. Takie jakieś czy coś. No, jestem ciekaw, po ile to sprzedałem w tej babeczce. 649 i 518, ty już sprzedałeś. Kolejna czaszka. Też żyjesz czaszkę? 2000 530, a moja 780. No dobra, wiesz, no nie jest tak źle. Wszystko było z jednego rekina, więc... Megalodon. Megatron to jest stary... Megaciul. O, szafi był za 1000. Te skrzynie musimy chyba zanieść temu gościowi w namiocie. No to już chyba nie jest ta babeczka. Pękaj, mi to ja nie kupisz, to ci w dupia. O, sprzedaj skrzynkę z jedwabiem. Ile pieniędzy? 860? Nie, no z 6 koła chyba. Uwaga, ile? 1380. Ej, stary, no mam 33 tysiące. 33 tysiące 3. Da się to mówić? Tak. 33 tysiące i 3. Dobra, nie wydawaj tego na następny. Ciężko. Zajebista przygoda. Ale weź sobie kufel z tym. Z piwskiem, nie, z rumem. Co tu się pisze? To napełnij kufel żeglarza grogiem. To jest grog. Co to jest grog? Myślałem, że będzie rum. Nie, co to jest? I do góry. Jakiś specjalny, ja nie wiem. Za udane łowy. Blurku, za udane łowy. Podobało mi się bardzo. Zdróweczko. Pijem. Moi mili, do dna, do końcóweczki, aż się tutaj, o, napiero, kto pierwszy? O, wypite. Moi mili, do dna, do końcóweczki, aż się tutaj, o, napiero, kto pierwszy? O, wypite. To wszystko w tym dzisiejszym odcineczku. Troszkę mną tutaj buja, muszę przyznać, wyspa cała faluje, a ja... z Blurkiem idziemy dalej chlać. Także kłaniam się nisko aż po same kule i miło było z wami dzisiaj. Pa, pa.